jaka kara spotkała niewiasty za dostarczenie bratu zakonnemu damskich ubrań, kogo przedstawia płyta nagrobna umieszczona w ratuszu, jaki finał miała miłość nocnego stróża i Żydówki, skąd wzięły się lwy w herbie miasta, jakiemu tajnemu składnikowi zawdzięczał smak trunek z najstarszego browaru w Polsce i jak zakończył się pojedynek o piwo. Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do jednego z najstarszych miast Dolnego Śląska. Zapraszamy Was do zwiedzenia miasta, podczas którego nadal często usłyszymy określenia pierwszy oraz najstarszy. Odwiedzamy dziś położony w województwie dolnośląskim Lwówek Śląski, uważany za jedno z najbardziej klimatycznych miasteczek regionu. Jego walory przyrodnicze, niezwykła historia i ciekawe zabytki przyciągają od lat rzesze turystów z całego świata. Sprawdźcie z nami, co warto zobaczyć podczas wycieczki do Lwówka Śląskiego. Osadnictwo na terenie dzisiejszego Lwówka Śląskiego sięga epoki brązu, choć pierwsze i nieliczne wzmianki źródłowe wspominają o grodzie plemienia Lunaków w początkach naszej ery. Pod koniec pierwszego tysiąclecia zamieszkiwało tu plemię Bobrzan, a osada rozwijała się dzięki wydobyciu złota. Niemałe znaczenie miało też położenie przy szlaku handlowym zwanym Viareggia, łączącym Europę Zachodnią z Rusią Kijowską. Wpłynęło to na decyzję Henryka I Brodatego, który w 1209 roku nadał osadzie liczne przywileje, a w 1217 magdeburskie prawa miejskie. Była to jedna z pierwszych lokacji miasta na prawie niemieckim na Śląsku. Jedną z prerogatyw był monopol na sprzedaż złocistego trunku w promieniu jednej mili. Związane to było z istniejącym już w tym czasie browarem. Kiedy powstał, dokładnie nie wiemy. Pewne jest natomiast, iż po raz pierwszy wymieniony został w dokumentach miejskich w 1209 roku, gdy wspomniano o działającym tu cechu piwowarów. Wynika z tego, że Lwówek Śląski może poszczycić się najstarszym browarem w Polsce działającym do dziś. Jego rozwój wpłynął znacząco na rozkwit miasta, ale był też zarzewiem zatargów z innymi okolicznymi browarami, gdyż słynął z trunku o znakomitej jakości. Skąd brał się wyśmienity smak lwóweckiego piwa? Jak głosi legenda, stało się to za sprawą nieszczęśliwego wypadku. Podczas gdy browarem zarządzali zakonnicy, do kadzi z trunkiem wpadł jeden z nich i się utopił. Braciszkowie stanęli przed nie lada dylematem, zmarnować już prawie gotowy napitek, czy jednak zaryzykować jego dystrybucję. Przeważyły względy ekonomiczne. Piwo okazało się nad wyraz smaczne i gdy wyszedł na jaw ów tajemniczy składnik, konsumenci zażądali, aby już zawsze do piwa zakonnego braciszka dodawać. W
XV wieku zamek wraz z browarem sprzedano władzom miejskim. Po pożarze nie zdecydowano się na odbudowę warowni, a w jej miejscu powstały nowe zabudowania browaru miejskiego. Niestety pod patronatem miasta znacznie pogorszyła się jakość ważonego trunku i browar stracił wcześniejszą pozycję. W 1861 roku władze zdecydowały się sprzedać zakład przedsiębiorcy Skowar Juliusowi Hochbergowi. Czasy Hochbergów to złoty wiek browaru. Zakład został rozbudowany, co uczyniło go jednym z największych na Dolnym Śląsku. Oprócz piwa wytwarzano tu również słód, lemoniadę i wody mineralne. W latach 20. i 30. XX wieku browar został przekształcony w spółkę, a następnie przejęty przez zakłady z Gerlitz. Pomimo wybuchu II wojny światowej, piwo produkowano pełną parą, a jednym z głównych odbiorców stało się wojsko. W 1945 roku wstrzymano na chwilę produkcję, którą wznowiono już po kilku miesiącach, a browar został znacjonalizowany. Radził sobie świetnie do końca lat 90., kiedy to popadł w kłopoty finansowe, a kolejni właściciele nie radzili sobie z utrzymaniem zakładu. W 2009 roku na mocy porozumienia z władzami województwa browar Ciechan po gruntownym remoncie i modernizacji wznowił produkcję piwa. W 2010 roku wrócono także do pomysłu samorządowców dolnośląskich i z własnych środków browaru otwarto Muzeum Browarnictwa. Dziś w dawnych piwnicach możemy podziwiać blisko 400 eksponatów dokumentujących historię produkcji piwa nie tylko w Lwówku Śląskim. Wśród perełek znajdziecie niepowtarzalną kolekcję butelek, zamknięć i etykiet pochodzących z ponad 40 browarów działających dawniej na Dolnym Śląsku. Zgromadzono także dawne urządzenia służące do wytwarzania, przechowywania i rozlewania piwa. Zobaczycie tu m.in. jedną z najstarszych lodówek na piwo o zasypie lodowym, czy beczkę ze stali nierdzewnej, wyprodukowaną dla browaru Hochberg przez słynną fabrykę zbrojeniową Krupa. Do rarytasów należy także oryginalna pipa służąca do rozlewu piwa. W dawnych czasach mężczyźni chodzili na zimne piwo z pipy i dopiero po protestach kobiet zaczęto mówić o piwie z kija. Browar do dziś utrzymuje w pełnej sprawności maszyny, które produkowały piwo za czasów Hochbergów, jak kocioł warzelny czy kać zacierną mieszczącą 15 tysięcy litrów. Dziś jednak browar wykorzystuje ultranowoczesną linię produkcyjną, którą także można obejrzeć podczas zwiedzania. Zobaczycie także najstarszą część browaru, leżakownię, która znajduje się w 700-letnich piwnicach zamkowych, które zresztą do dziś wykorzystywane są do dojrzewania piwa typu porter. Zwiedzanie browaru to wyśmienita podróż przez ponad 800 lat tradycji ważenia piwa na Dolnym Śląsku. Wycieczka kończy się w restauracji, gdzie macie okazję spróbować tutejszych wyrobów, także bezalkoholowych. A przy okazji degustacji można także podziwiać niezwykłe umiejętności szermiercze dyrektora browaru, pana Tomasza, któremu dziękujemy za wspaniałą wycieczkę, która pomimo pojedynku zakończyła się szczęśliwie. A jeśli będziecie mieli dar przekonywania, to być może uda Wam się go nakłonić do otwarcia butelki piwa z winnym sztychem oryginalnej szabli husarskiej. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień.
Ratusz w Lwówku Śląskim jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych tego typu obiektów w Polsce. Pierwszy budynek w tym miejscu wzniesiono w połowie XIII wieku jako dom kupiecki przy Placu Targowym, a Rada Miejska zbierała się w sali na piętrze. W drugiej połowie XV wieku od dobudowania wieży rozpoczęła się przebudowa ratusza. Głównych prac dokonano dopiero w połowie XVI stulecia pod nadzorem znanego architekta Wendela Roskopfa. Dzięki nim powstał okazały jak na tamte czasy budynek w stylu renesansowym z późnogotyckimi sklepieniami parteru. Czeskie panowanie nie przerwało rozwoju miasta, choć wojny husyckie i czas reformacji znacznie go spowolniły. W XVI stuleciu miasto przeszło pierwszą przebudowę w stylu renesansowym. Kres świetności przyniosła wojna 30-letnia. Miasto było wielokrotnie pustoszone przez walczące strony, co przyczyniło się do jego wyludnienia. Upadł handel i rzemiosło. Lwówek już nigdy nie powrócił do czasów swojej świetności. Wraz z upadkiem miasta, także coraz bardziej zaniedbany ratusz tracił na okazałości. Podejmowano wprawdzie próby ratowania budynku w kolejnych wiekach, ale było to raczej łatanie dziur niż remonty z prawdziwego zdarzenia. W XVIII wieku dokonano licznych przeróbek we wnętrzach, dostosowując je do ówczesnych realiów. Ostatnia większa przebudowa miała miejsce w latach 1902-1905. Ratusz powiększono wtedy o handlowe podcienia w miejscu przylegających do niego kamienic. Po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną w 1945 roku budynek został częściowo spalony. Ratusz odbudowano w latach 50. i od tego czasu stanowi ozdobę lwóweckiego rynku. Największe skarby ratusz skrywa jednak wewnątrz. W sali ławy sądowej, w niszach okiennych znajdziemy XVI-wieczne malowidła. Historycy rozpoznali na nich Erasma z Rotterdamu, Platona, Mojżesza czy biblijnych królów Dawida i Salomona. Obok nich umieszczono teksty filozoficzne i cytaty z Pisma Świętego dotyczące zasad moralnych i sprawiedliwości. Żeby sprawiedliwość nie miała daleko, to tuż obok znajdziecie izbę tortur, gdzie kat skłaniał opornych do wyznania win. Ułatwiały mu to narzędzia, które potrafiły skłonić do zeznań nawet najbardziej zatwardziałych. Jeśli jednak delikwenta nie przekonały rozmowy z katem, to tuż obok znajdował się loch głodowy, gdzie podejrzani mogli przemyśleć swoje postępowanie w 6-metrowej studni. Nawet krótki pobyt w ciemnościach, ciasnocie i brudzie skłaniał do wyznania sędziom niegodnych postępków i obietnicy poprawy. Według legendy trafił tu pewien mieszczanin, który pokochał żonę bogatego kupca. Oboje uknuli zbrodnię, za którą on został skazany na śmierć głodową. Wdowa z obawy przed podobną karą wypiła truciznę. Odtąd jej duch ma w bezksiężycowe noce pojawiać się w lochu w czarnej sukni, gdzie pokutuje za swoją zbrodnię. Po przeciwnej stronie korytarza znajdziecie zdecydowanie weselsze, przynajmniej dla niektórych, miejsce. Lwówecka sala ślubów to chyba najbardziej znane miejsce ratusza i jedyne w Polsce, gdzie świadkami przysięgi małżeńskiej są bohaterowie znanych baśni. Sala powstała z inicjatywy architekta przebudowy Hansa Pelciga, który osobiście zaprojektował wszystkie detale. Wnętrze miało być przykładem lansowanej przez niego idei dzieła całościowego, czyli współdziałania wszystkich gałęzi sztuki w ramach architektury. Oryginalne wyposażenie zachowało się niemal w całości, oprócz gobelinu z panoramą Lwówka Śląskiego. We wnętrzu sprytnie ukryto szafy na dokumenty i drzwi za ozdobnymi kratami, tworząc w ten sposób wieloboczne wnętrze. Pomieszczenie pełniące dziś wyłącznie rolę sali ślubów ma w swym wystroju wiele elementów podkreślających przeznaczenie.
Najbardziej widoczne to Panna Młoda w witrażu, połączone obrączki na jednym z gobelinów w Towarzystwie Lwów, strażników zawartego związku, czy bóstwa weselne na żyrandolu. Przed zejściem na parter warto zatrzymać się na chwilę przed wmurowanymi w ścianę płytami nagrobnymi. Pierwsza z nich przedstawia księcia jaworskiego Henryka I i jego żonę Agnieszkę z nietypowym jak na owe czasy gestem splecionych dłoni, ale czy na pewno, opowiemy wam nieco później. Druga z nich poświęcona jest Kasprowi Zajdlerowi, burmistrzowi Lwówka. Obie zostały tu przeniesione w XX stuleciu z kościoła franciszkanów. Wielka sień na parterze ratusza posiada unikatowe sklepienie żebrowe, wsparte na jednym filarze. Znajdują się tu także dwie nagrobne płaskorzeźby, przedstawiające rycerza Krzysztofa von Talkenberga i jego wnuczkę Magdalenę von Schawgocz. Z wielkiej sieni można wejść do sali mieszczańskiej, w której obradowali rajcy. Nam się to nie udało ze względu na prowadzone tam prace remontowe. Opuszczając ratusz, warto zatrzymać się na chwilę przy wejściu do piwnicy ratuszowych, gdzie znajdziecie dwa popiersia. Pierwsze z nich przedstawia mistrza Tomasza Lindenera z cyrklem w dłoniach, autora pięknych sklepień. Drugie zaś jest hołdem złożonym przez budowniczych legendzie o nieszczęśliwej miłości nocnego stróża od ognia i Żydówki. Miłość ta nie była w smak mieszczanom, którzy posądzali dziewczynę o czary i postanowili ją stracić. Zakochani, nie widząc innego wyjścia, wybrali wspólną śmierć, skacząc z ratuszowej wieży. Spacerując po Lwówku Śląskim, natkniecie się niemal co krok na pozostałości jego dawnej świetności. W dolnej części rynku stoi XVI-wieczny pręgierz, choć niektórzy historycy uważają, że to fragment kolumny jednej z wyburzonych kamienic. Z najstarszych zapisków wynika, że pierwsza kara pod pręgierzem została wykonana w 1241 roku. Jednym z ciekawszych przypadków, które swój finał znalazły pod nim, była sprawa dwóch kobiet, oskarżonych o dostarczenie jednemu z franciszkańskich braci zakonnych damskiego odzienia. Niewiasty po wystawieniu pod pręgierzem wygnano z miasta. Kroniki nie wspominają za to nic o karze zastosowanej wobec brata Bernarda, lubującego się w noszeniu damskich ubrań. Pręgierz zniknął z rynku w XVIII wieku, ponieważ przeszkadzał wojskom pruskim w ćwiczeniu musztry, a powrócił w 2019 roku. Rynek w Lwówku Śląskim wytyczono wraz z lokacją w XIII wieku na planie zwężającego się prostokąta i jest jednym z największych na Dolnym Śląsku. Znajdują się na nim trzy ciekawe fontanny. Najmłodszą z nich jest wykonana w XX wieku fontanna sukienników, upamiętniająca dawne źródło bogactwa miasta. Fontanna z lwem pochodzi z 1711 roku, kiedy to w zbiorniku wodnym postawiono toskańską kolumnę z figurą lwa, symbolu miasta. Króla zwierząt znajdziecie zresztą jeszcze w kilku miejscach. Związane jest to z legendą o powstaniu miasta. Podczas polowania książę Henryk miał ustrzelić z łuku na pobliskim wzgórzu trzy młode lwy i na pamiątkę tak niezwykłego trofeum ustanowił miasto, nadając mu nazwę Lwówek. Ostatnia z fontan znajduje się na południowej ścianie ratusza. Zdobiąca ją sowa w starożytności uznawana była za symbol mądrości, sztuki i rzemiosła i zapewne dlatego znalazła się na ścianie budynku rajców miejskich. Warto także zwrócić uwagę na znajdujące się na rynku kamienice,
szczególnie pochodzącą z XV wieku agatową, która była dawnym domem burmistrza, oraz budynek ław szewskich i chlebowych. Obwarowania Lwówka Śląskiego powstały pod koniec XIII wieku, a już w XIV stuleciu rozpoczęto wznoszenie murów miejskich. Były unowocześniane i rozbudowywane aż do wojny trzydziestoletniej, kiedy to częściowo zniszczone pozostawiono bez opieki. Dopiero w latach 30. XX wieku wyremontowano i zrekonstruowano spory ich fragment. W ich linii przetrwało kilkanaście kwadratowych baszt oraz dwie wieże bramne, Bolesławiecka i Lubańska. Jedną z atrakcji, która czasem mylnie wiązana jest z murami, jest Czarna Wieża. Jest ona pozostałością po wybudowanym w XVIII wieku kościele ewangelickim, choć sama powstała 100 lat po budowie kościoła. Budowla przetrwała II wojnę światową, jednak po wysiedleniu ludności niemieckiej kościół został opuszczony. W 1972 roku podjęto decyzję o wyburzeniu świątyni. Wieża ocalała, gdyż jej zawalenie zagrażało znajdującym się w pobliżu budynkom mieszkalnym. Specyficzny kolor i nazwę zawdzięcza dymowi z pobliskich kominów, a w rzeczywistości miała kolor szaro-żółty. Wędrując wzdłuż murów miejskich, można obejrzeć jeszcze kilka ciekawych atrakcji. Jest wśród nich nietypowy pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej, przedstawiający skulonego antycznego wojownika, czy lapidarium geologiczne z ciekawszymi okazami skał występujących w okolicy. Na plantach miejskich można podziwiać podświetlaną kolorowymi lampkami fontannę z czaplą. Jest to także miejsce koncertów muzyki klasycznej, organizowanych na powitanie kolejnych pór roku. Tuż przy fontannie znajduje się zespół klasztorny Franciszkanów. Przybyli oni do Lwówka na prośbę Henryka II Pobożnego w 1227 roku i już pod koniec stulecia wznieśli świątynię. Pod koniec XIV wieku pochowano w nim piastowskiego księcia Henryka i jego żonę Agnieszkę Czeską. Ich płyta nagrobna znajduje się w ratuszu, choć do dziś nie ma pewności, czy to na pewno oni. Według jednej z legend, gdy Franciszkanie musieli opuścić miasto w czasie reformacji, w Lwówku pozostała tylko jedna zakonnica, wielce pobożna i niezwykle urodziwa. Miała ona jedno zadanie – pilnować klasztornego majątku. W mniszce zakochał się syn starosty, a że ten miał chrapkę na klasztorne skarby, postanowił ożenić młodzieńca z zakonnicą. W trakcie ceremonii, gdy nadszedł czas na sakramentalne tak, młoda para padła martwa. Pochowano ich razem pod kamienną płytą, przedstawiającą trzymających się za ręce mężczyznę i kobietę. On jest ubrany w świecki strój, ona ma na sobie habit. I to właśnie ich, a nie księcia Henryka i Agnieszkę, przedstawia wmurowana naprzeciw sali ślubów w ratuszu płyta. Po sekularyzacji kościół niszczał i dopiero w XIX wieku umieszczono w nim muzeum powiatowe. W klasztorze początkowo była szkoła miejska, a później rolnicza. Po II wojnie światowej klasztor w dalszym ciągu służył celom edukacyjnym, a kościół pomimo prac konserwatorskich w latach 70. dalej niszczał. Zespół klasztorny powrócił do Franciszkanów w 1995 roku i od tego czasu jest sukcesywnie remontowany.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest jednym z najstarszych kościołów na Dolnym Śląsku. Pobudował go Henryk I Brodaty na prośbę swojej świętobliwej małżonki Jadwigi na początku XIII wieku w miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Niecałe 100 lat później kościół przekazano rycerskiemu zakonowi Joannitów, którzy rozpoczęli przebudowę. W 1392 roku po śmierci księżnej Agnieszki Lwówek Śląski wraz z księstwem świdnicko-jaworskim wszedł w skład korony czeskiej. Wydarzenia te wstrzymały na chwilę prace przy kościele, które ruszyły ponownie w XV wieku. W 1455 roku w wieżę uderzył piorun, wzniecając pożar. Zniszczenia były na tyle duże, że odbudowa trwała przeszło 100 lat. Kolejna katastrofa wydarzyła się w połowie XVIII wieku, powodując między innymi zawalenie gotyckich sklepień. W wyniku kolejnej przebudowy trwającej do połowy XIX wieku powstała świątynia, którą możemy oglądać dziś. Obecny kościół utrzymany jest w stylu romańsko-gotyckim. Najstarszą częścią pochodzącą z XIII-wiecznej budowli romańskiej jest fasada zachodnia z wieżami, które jednak są niższe niż pierwotnie. Z tego okresu pochodzi też portal wykonany z czerwonego piaskowca. W jego tympanonie znajduje się płaskorzeźba ukazująca koronację Matki Boskiej. Pozostała część budowli prezentuje styl późnogotycki. Wyposażenie kościoła pochodzi w większości z czasów zakończenia ostatniej przebudowy w XIX wieku, choć zachowało się kilka starszych elementów. Warto spojrzeć na bogato zdobioną renesansową ścielnicę pochodzącą z połowy XVI wieku. W ołtarzu głównym znajdują się obrazy Wniebowzięcia i Koronacji Matki Bożej oraz Ewangelistów autorstwa Alojza Hausera. W bocznych ołtarzach można obejrzeć dzieła Ferdynanda Wintera przedstawiające świętą Jadwigę Śląską i scenę ukrzyżowania. Ciekawie prezentuje się także ambona i 40-głosowe organy. Na zakończenie wyprawy do Lwówka Śląskiego zabieramy Was na chwilę do Niemiec. Nie będziemy jednak pokonywać ponad 100 km, a wyjedziemy na granicę miasta, by pokazać Wam ciekawe formy skalne utworzone na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Nazwa Szwajcaria Lwówecka wywodzi się od bardzo podobnych skał znajdujących się na terenie Saskiej Szwajcarii w Niemczech. Skały wznoszą się tu stromym urwiskiem na wysokość 30-50 metrów, a na ich szczyt prowadzi szlak turystyczny. Nas jednak tuż przed próbą zdobycia dopadł deszcz i ostatecznie zrezygnowaliśmy ze spaceru, dlatego pokażemy je tylko z podnóża. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.